mogę tak pana zapytać. Panie redaktor, proszę pomyśleć o jednej rzeczy. W ciągu kilkunastu lat spada śmigłowiec z Leszkiem Millerem, który pełnił wówczas prominentną funkcję państwową na pokładzie. Następnie spada samolot CASA z całym dowództwem sił lotniczych, sił zbrojnych. Następnie spada samolot z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, z elitą państwa, z różnymi ludźmi, z różnych opcji politycznych, również z SLD, również z panem Płażyńskim. A teraz pęka opona w samochodzie pana prezydenta. Więc proszę mi pokazać drugie takie państwo na świecie. Drugie, niech to będzie Republika Bananowa. Proszę mi pokazać drugie takie państwo. A wie pani, na czym polega dramat? Że myśmy się do tego przyzwyczaili. Że myśmy się przyzwyczaili do tego rodzaju zdarzeń, że na nas nie działa to, co mówiono u Sowy, ale działa na nas to, czy dawaliśmy się przekonać mediom, że najistotniejszą sprawą jest to, kto założył podsłuch. Więc to państwo istnieje tylko teoretycznie, ale ja mam nadzieję, że jeszcze nie zginęła filozofia. To idziemy my! I my już wygraliśmy! Już wygraliśmy! Bez pieniędzy, bez struktur, pogardzani, odpychani, szkalowani, pluci, opluwani. Ostatni dni przed końcem kampanii to był popis TVN24 i tym podobnych reżimowych mediów. To były popisy. Osiągnęliście mistrzostwo propagandy. Mistrzostwo! Przebiliście swoje wcześniejsze wzory. Przebiliście komunistów. Jesteście mistrzami manipulacji. W 80% kupieni przez zagranicę. Jesteście straszni. Ale myśmy już wygrali. Myśmy już wygrali. Mamy kilka miesięcy. Wtedy musicie się teraz bardzo mocno przygotować, drogi TVN24 i podobne, i wasze... To, co zrobiliście tuż przed końcówką kampanii, to wasze biało na czarnym czy czarno na białym. Wy jesteście czarni, źli, okrutni. Jeżeli wy potraficie, mało co nie wykończyliście mojej rodziny, mało brakowało, wykończylibyście moją rodzinę, to cóż wy potraficie zrobić ze zwykłym człowiekiem? Stłamsić, zniszczyć, wypędzić. A, Europa, tak zakochani w Europie jesteście. Jestem zakochany w Europie, ale w przeciwieństwie do was widzę różnicę między miłością i partnerstwem, a prostytucją. Właściwie mam tylko dwie jeszcze sprawy, bo tak można byłoby w kółko robić. Szkoda czasu. Show must go on, niech inni powiedzą ciekawsze jeszcze rzeczy. Powiem tak. Jeżeli ktokolwiek z was, którakolwiek z opcji wystąpi, symbolicznie mówiąc, z wotum nieufności względem tego partiotekratycznego, postbolszewickiego ustroju, to z przyjemnością przyklasnę i z przyjemnością idę razem, by ten ustrój zmienić, by wprowadzić instytucje, instrumenty obywatelskiej kontroli nad władzą, by oddać państwo obywatelom. Ale nie będę uczestniczył w tym tak zwanym nowym otwarciu, które nastąpiło w 80. Jedna z chyba dziennikarek Gazety Wyborczej kiedyś powiedziała, w 89. roku nastąpiło nowe otwarcie. Czy pan się ze mną zgadza? Ja mówię, proszę pani, zgadzam się w pełnej, całej rozciągłości, tylko jest jeden problem. Jaki, panie Kukiz? A taki, że to są drzwi obrotowe. Dziękuję państwu. 53 lata i pamiętam doskonale Polskę z czasów prymatu Związku Sowieckiego. No to troszeczkę prowokacyjnie powiem, ale wydaje mi się, że nawet Związek Sowiecki w sposób bardziej delikatny wpływał na... nie uzewnętrzniał tak bardzo chęci wpływania na politykę w Polsce. Ja sobie nie tak wyobrażałem Unię Europejską, ja sobie Unię Europejską wyobrażałem jako wspólnotę ojczyzn, gdzie zachowana jest i szanowana jest tożsamość każdego z narodów i jego indywidualizm, jego pewne cechy. A generalnie to wolność, Tomku, w swoim domku. No i cała filozofia.
dla mnie, mówiłem zresztą pani redaktor z TVN24 przed chwileczką, że nie jest dobrą sytuacją, gdy czołowi politycy jadą na skargę do Brukseli. I przypomniałem również, w jaki sposób media reagowały na wizytę m.in. pana Macierewicza w sprawie katastrofy smoleńskiej, chęci zwrócenia uwagi na traktowanie przez Związek Sowiecki Polski w kwestiach wraku i tak dalej, i tak dalej. Media oczywiście wtedy rzuciły się, ja to nie mówię z powodu jakiejś sympatii do pana Macierewicza czy do PiS-u, tylko po prostu jako obserwator. Pamiętam dokładnie, jak media rzuciły się oczywiście w kontekście również Ciemnogrodu, donosicielstwa i tym podobnych spraw. To, co dzisiaj robi pan Petru, nazywa się jego ingerencja, jego skargi nazywa się obroną demokracji. Mamy doświadczenia z Węgrami. Również Węgrzy bardzo mocno postawili na swoim, dbali o swój interes narodowy. Było trochę szumu, było trochę krzyku. Węgry są w Unii Europejskiej, rozwijają się. Orban osiąga swój cel, jakim jest upodmiotowienie narodu węgierskiego. A to my musimy doprowadzić, po prostu nazywając rzecz po imieniu, do repolonizacji Polski. Cała filozofia. Nie mam wątpliwości, ja nie wiem, czy to była tylko rozmowa z Chetyny, z tego, co ja pamiętam, akurat Schetyna troszeczkę się wycofywał z tych wcześniejszych swoich jakichś zachowań. No to z całą pewnością jest tutaj duży udział pana Petru. Pan Petru, jak wszyscy wiemy, reprezentuje również w dużej mierze interes banków, interes korporacji, a repolonizacja Polski oznacza utratę wpływów, czy jak gdyby zmniejszenie wpływów tych międzynarodowych korporacji, banków na to, co się dzieje w Polsce. Stąd taka panika w środowiskach politycznych Unii Europejskiej, które są również skonotowane przecież z biznesem. Proszę zauważyć, że 80% mediów lokalnych na przykład należy do Niemców, czasami wspólnie ze Szwajcarami. Więc jest rzeczą naturalną, jeżeli planuje się ustawę medialną, w której ma również być zawarty zapis o decentralizacji mediów i o udziale polskiego kapitału w mediach, no może taka perspektywa troszkę przerażać ludzi, którzy, czy kapitalistów, czy korporacjonistów Zachodu, którzy tutaj w tej chwili w Polsce posiadają ogromną większość kapitałową w mediach, a przez to, dzięki temu, możliwość manipulowania również opinią publiczną. Najłatwiej uciec sprawnemu mężczyźnie niż kobiecie z dziećmi. No, rzecz jasna, no, wyobraża pan sobie taką podróż? Pani sobie wyobraża sytuację taką, że jest wojna, panią chłopak czy mąż zostawia i pani zostawia. I tutaj on jedzie szukać pani, dla ja pani tylko ratunku. Ja mówię, komu jest łatwiej uciec z Syrii ogarniętej wojną. Nie kobiecie z dziećmi, tylko dorosłemu, sprawnemu mężczyźnie. No na pewno jest łatwiej, ale co to jest za mężczyzna? No ale to nie jest kwestia naszej rozmowy. No ale czy to jest uchodźca, proszę pani, czy to jest imigrant? No skąd mam to wiedzieć? I skąd pan to wie? Czy to jest uchodźca, czy imigrant? A skąd władza wie, że to jest na przykład, że to nie jest terrorysta? No zadam pani takie samo pytanie. Na czym? Na podstawie czego? Aktu chrztu? Bardzo często w wywiadach w telewizyjnych, radiowych, ale głównie telewizyjnych, pokazuje pan, czy próbuje pan pokazać swoją wyższość rozmówcy. Często pan przywraca oczami, to milczenie takie nerwowe, ta niezręczna cisza, którą pan wytwarza de facto. Zdarzyło się pan nawet wyjść ze studia i tam rzucić jakieś niekontrolowane. I teraz mam pytanie. To jest pana cyniczny i wyrachowany sposób na odróżnienie się od innych polityków, czy po prostu pan nad sobą nie panuje? Proszę pana, Bogu dzięki, nie mam PR-owców Platformy. W ogóle nie mam PR-owców. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Jeśli wywracam tymi oczyma, no niestety taki mam, no taki jestem. I koniec. Ale z narodowych również tak i proszę będzie. Pana, dla mnie znacznie ważniejsze jest państwo, doprowadzenie do tego, byśmy mieli do czynienia z państwem prawa, niż to, kto jak wywraca oczyma i w jakiej kietce chodzi. Dla was to jest istota. Dla was to jest istota. Robi pan dokładnie to, o czym powiedziałem. Tylko teraz pytanie, po co? Zjednoczona...